Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Peryskop. Dziś mam dla was coś naprawdę wyjątkowego. Nie sądzę, że o tej grze słyszeliście. Gra nazywa się Glass Masquerade. Jest to gra logiczna, puzzle, ale zupełnie niezwykłe. Jest to gra, którą sam wypatrzyłem gdzieś na Steamie dawno temu. Dodałem sobie do listy życzeń i teraz zachciało mi się w nią pograć, dlatego ją ściągnąłem. Znaczy kupiłem, ściągnąłem i wam ją chcę pokazać. Gra o niezwykłym, że tak powiem, wrażeniu artystycznym. Mamy tutaj puzzle, ale niezwykłe, ponieważ inspirowane one są art deco, sztuką art deco i takimi artystami witrażowymi XX wieku. Musimy tutaj łączyć takie szklane elementy, aby uzyskać pełny obraz takiego zegara. Są to zegary bardzo różne, one są, że tak powiem, podzielone na nacje, czyli mamy wiele różnych krajów i tam musimy złożyć zegar. Stopień trudności zależy od tego właśnie, jaki kraj wybierzemy. Są prostsze, bardziej trudne, bardziej złożone, o większej ilości elementów, ale tak czy siak wszystkie są naprawdę fantastyczne, jeśli chodzi o wrażenia wizualne. Zupełnie nowatorski pomysł, jeśli chodzi o puzzle. Sama gra, powiedzmy, jeśli chodzi o zasady, są dosyć proste. Przeciągnij element w pasujące miejsce, on sam się dopasuje, jeśli jest we właściwym miejscu. I wówczas oczywiście obrazek nam się tworzy, ale niektóre z nich są naprawdę mocno skomplikowane, trzeba tam trochę pogłówkować, aby dało się ułożyć jakiś element, trzeba najpierw ułożyć inny element, bo tamten zupełnie do niczego nie pasuje, więc mamy takie puzzle, takie kawałki szkła, które musimy sobą połączyć. Mówiąc szczerze, gra mi się spodobała wtedy, że tak powiem, na takim pierwszym rzucie oka, jak ją obserwowałem, i nie zawiodłem się. Gra naprawdę świetna. Jeśli poszukujecie gry, która was nie oszuka, która nie ma elementu losowości, po której nie wyrzucicie przez okno telewizora, ani nie zepsujecie myszki czy klawiatury, ta gra jest dla was. Naprawdę bardzo fajnie zrealizowana, przy której można pomyśleć, można się odprężyć, zrelaksować, ale jednocześnie, no, że tak powiem, fajnie troszkę ruszyć mózgownicą i te puzzle sobie poukładać. Ja ją przeszedłem, grało mi się bardzo przyjemnie. Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się, że aż tak przyjemnie będzie mi się grało. Zrealizowana w kapitalny sposób, graficznie, świetnie, bez zarzutu, interfejs prosty, przejrzysty, również bardzo przyjemny. Muzyka również, muszę przyznać, że bardzo dobra, delikatna, stonowana w czasie układania puzli, ale do każdego kraju inna i możemy wyczuć właśnie w każdym tym obrazku jakiś element danej kultury, ale i muzyka to podkreśla, bo również jest dostosowana do danego kraju, więc gra mała, nieznana, ale zdecydowanie warta polecenia i zagrania. Także jeśli macie parę złotych i poszukujecie takiej gry, w którą również mogą grać dzieci, moje dzieciaki też sobie radziły jakoś, musiały pomyśleć. To jest fajna gra logiczna właśnie, która zmusza do myślenia, do kombinowania. Takie trzeba mieć oczywiście takie zdolności przestrzenne, to wszystko właśnie sprawia, że takie zdolności przestrzenne możemy sobie rozwinąć. Także ja polecam. Jest jeszcze do tego DLC, jest dodatek. No tutaj już, że tak powiem, na potrzeby tego materiału go nie przeszedłem, nie ściągnąłem, ale grę przeszedłem. Zaliczyłem wszystkie osiągnięcia, one są dosyć proste, czyli wystarczy po prostu ułożyć puzzle w danym kraju, wówczas nam się osiągnięcie dołącza do Steamu, a po przejściu wszystkich plansz mamy globalne 100% i ostateczne osiągnięcie. Także słuchajcie, grę polecam zdecydowanie, rzućcie na nią okiem, bo jest tego warta. Gra o takim właśnie wrażeniu artystycznym, jak wiecie, ja lubię czasem takie właśnie nietypowe, zupełne perełki, o których nikt nie słyszał. I dlatego ten cykl Peryskop tak miło mi się nagrywa, szczególnie gdy taką perełkę wyłapię. Tyle z mojej strony. Napiszcie, co sądzicie, czy zamierzacie w nią sobie pograć. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, a jak nie, to trudno, wasza strata. Trzymajcie się, hejka.